Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej. W imieniu Ruchu Narodowego witam wszystkich, którzy zaangażowani są w sobotnią manifestację. Witam głównego organizatora, szefa Krucjaty Różańcowej, pana Marcina Dybowskiego. Witam serdecznie przewodniczącego Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, kolegę Roberta Bąkiewicza. Witam serdecznie posła na Sejm, sprawicy Rzeczpospolitej, posła Jana Klawitera. Witam rzecznika prasowego Młodzieży Wszechpolskiej Mateusza Pławskiego oraz rzecznika prasowego Obozu Narodowo-Radykalnego kolegę Tomasza Kalinowskiego. Szanowni Państwo, organizacje narodowe, środowiska katolickie, od początku łamania prawa, od początku gdy w teatrze powszechnym dochodzi do przestępstwa i do bluźnierstwa poprzez wyświetlanie, poprzez pokazywanie przedstawienia pod tytułem klątwa, protestują. Protestują i zwracają się do organów państwa, by uniemożliwiły dokonywanie właśnie przestępstwa, właśnie łamania prawa. Dzisiaj chcemy powiedzieć o tym, co będzie w sobotę, jakie są tego okoliczności i dlaczego po raz kolejny to obywatele muszą brać tę sprawę w swoje ręce. Bardzo proszę, pan Marcin Debowski. Tak, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę rzeczywiście jest tutaj głównym organizatorem, który zaprosiło szereg organizacji młodzieżowych, właśnie obóz narodowo-radykalny, Młodzież Wszechpolską, w ogóle ruch narodowy, Marsz Niepodległości, ale także Żywy Różaniec, wszelkie możliwe stowarzyszenia i organizacje katolickie, i bardzo się cieszymy, że bardzo dużo z nich odpowiedziało pozytywnie. 27 maja pod Teatrem Powszechnym o godzinie 18:00 zwołaliśmy obóz, obóz wielodniowy, którego celem jest po prostu modlitwa wynagradzająca, modlitwa różańcowa. Wcześniej złożyliśmy wniosek do komendanta Policji Rejonowej Warszawa 7, który ma czas na to, by podjąć działania, by chronić prawa konstytucji łamanej w tej chwili, w tej, w tej instytucji, jako jest Teatr Powszechny. Przypomnę, Teatr Powszechny oznacza po łacinie teatr katolicki więc my się jako katolicy nie możemy zgodzić na to by to się tam działo to bluźnierstwo i podejmujemy swoje reakcje reakcja jest i modlitewna ale także i czynna bo ora et labora takie są zasady naszej świętej wiary Katolickiej. Jeśli policja nie podejmie działań, jeśli posłowie nie podejmą działań, rząd nie podejmie działań, 27 maja my jako naród mamy także prawo podjąć działania samoobronne, by wreszcie w Polsce była przestrzegana konstytucja. I przede wszystkim żeby Polska nie powtórzyła tej strasznej sytuacji, jaka w tej chwili jest na zachodzie, gdzie jest upadek cywilizacji łacińskiej, właśnie dlatego, że biernie katolicy tam się przez dziesiątki lat przyglądali, myśląc. W kategoriach pseudoekumenizmu, myśląc w kategoriach jakiejś pseudowolności, zgadzają się, by lewica czy lewacy po prostu łamali podstawowe nasze prawa. Dziękuję. Do Stowarzyszenia masz podległości, Robert Bąkiewicz. My zostaliśmy zaproszeni przez, przez organizatora w pełni w pełni popieramy ten protest. Skłaniamy się również do podobnej oceny, czyli do łamania prawa poprzez teatr powszechny, poprzez dyrekcję, poprzez tą pseudosztukę. Chcielibyśmy, chcielibyśmy jak najbardziej wesprzeć i do naszych sympatyków. Kierujemy, kierujemy wezwanie do tego, żebyśmy się tam jednak stawili. Taka wolność nie jest żadną wolnością, to jest pseudowolność. Również jak prawo, które broni antyprawa, staje się, staje się bezprawiem tak naprawdę. I tutaj, tutaj stajemy w pełni za organizatorem. Zresztą już nasze środowiska jakby protestowały. Ja tylko chciałbym dopowiedzieć jeszcze, bo tutaj organizator nie dopowiedział, że był składany, że wczoraj w dniu wczorajszym Urząd Miasta Warszawy jakby zabronił tego zgromadzenia. My w tej chwili mamy zgłoszone inne zgromadzenia, a z tego co wiem, co przekazał mi organizator tutaj przed spotkaniem, już zostało złożone pozew odwołanie, odwołanie, odwołanie tak odwołanie, odwołanie. Decyzji gronkiewicz Wald zakazująca, czyli decyzję można powiedzieć wskazującą, że u nas można obrażać katolików, można najgrywać się z wiary, można przedmioty służące do oddawania czci i kultu religijnego, można to wszystko znieważać. Natomiast ci, którzy chcą temu przeciwdziałać, domagają się od władz jakiejś reakcji. Tym uniemożliwia się nawet wolność wypowiedzi, wolność zgromadzeń. Od tego oczywiście, od tej bezprawnej decyzji pani prezydent Gronkiewicz-Wald złożyliśmy odwołanie w ciągu 24 godzin, zgodnie z orzecznictwem w tej sprawie, w wielu innych podobnych przykładach, nadużyć właśnie samowoli takiej władzy samorządowej. Mamy nadzieję uzyskać po prostu odrzucenie w całości tej, tego zakazu. Ja, ja tylko chciałbym jeszcze raz zaapelować do, do władz, do urzędów, do policji, do prokuratury, żeby, żeby jednak nie musiało dochodzić do takich protestów, żeby ta sztuka została, pseudo sztuka, żeby została zdjęta z desek tego teatru. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu. Posła Jana Klawitera, w imieniu Prawicy Rzeczypospolitej. Jako przedstawiciel Prawicy Rzeczypospolitej chcę się solidaryzować z tą akcją. Uważam, że decyzja o zabronieniu manifestacji tutaj zgromadzenia jest, ma znamiona jakiegoś cywilizacyjnego wycofania się, jakiejś deformacji naszej cywilizacji i liczę na to, że platforma obywatelska odetnie się od tej decyzji, dlatego że ona głęboko uderza w godność człowieka. I tam, gdzie zaczyna się godność drugiego człowieka, nie, nie wolno milczeć. Trzeba walczyć o to, aby godność każdego człowieka i godność katolika, i chrześcijanina była w Polsce zachowana. Pamiętamy, co było we Francji, Charlie Hebdo i tak dalej. Naigrawanie się z godności innych ludzi stało się powodem fali nienawiści. I teraz my, jakby, chcemy znowuż nakręcić taką spiralę nienawiści. Także apeluję do tego, żeby rozsądek wziął górę i żeby zrezygnowano z tego emisji, tego spektaklu. A także, żeby w taki prymitywny sposób nie zamykano buzi katolikom i chrześcijanom. Dziękuję. Bardzo proszę, Mateusz Pławski, rzecznik prasowy. Młodzieży. Proszę Państwa, dochodzi do skandalicznej sytuacji. Mamy do czynienia z bluźnierstwami w przestrzeni publicznej. Po raz kolejny organy państwa pokazują bardzo wyraźnie, że zamiast stać po stronie prawa, po stronie prawa, które zabrania tego typu praktyk, stoją po stronie bluźnierców. Pragnę zaznaczyć, że jako Młodzież Czech Polska około miesiąca temu wysłaliśmy wnioski do prokuratora generalnego, do ministra kultury, również do prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc. Wysłaliśmy wnioski z prośbą o przeciwdziałanie tego typu praktykom, przeciwdziałanie bluźnierstwu w przestrzeni publicznej. Jak widać, nie było odpowiedniego odzewu, obywatele musieli brać sprawy we własne ręce i po raz kolejny muszą to zrobić. Proszę państwa, Hanna Gronkiewicz-Walc zamiast ukrócić ten proceder, Postanowiła pokazać po raz kolejny, że jest działaczką antynarodową i mimo tego, iż przedstawia się wielokrotnie jako gorliwa katoliczka, jak widać, toleruje bluźnierstwa i stara się utrudniać obywatelom uzasadniony protest, co więcej, protest, który jest zgodny. Z prawem i który popiera przepisy prawa, które zabraniają bluźnierstwa. Takich sytuacji być nie może. Jako młodzież Czech-Polska, oczywiście, będziemy uczestniczyli w sobotnim proteście. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że skoro Hanna Gronkiewicz-Wald stara się zablokować protest środowiska narodowego, środowiska katolickiego, widocznie środowisko liberalno-lewicowe bardzo obawia się tego, że obywatele sprzeciwiają się tego typu praktykom. Otóż będziemy się sprzeciwiali i protest się odbędzie. I o tym możemy zapewnić, że jako Młodzież Czech-Polska, jako całe środowisko narodowe będziemy w sobotę 18.00 pod Teatrem Powszechnym, ponieważ nie pozwolimy na po prostu i zwyczajnie na bluźnierstwa i nie pozwolimy na łamanie prawa w tak ważnej sferze, ponieważ uczucia religijne, ponieważ wartości religijne, na których zbudowana jest Polska i zbudowana jest Europa, są wartościami, których nie wolno szargać. I jako środowisko narodowe, tak jak się sprzeciwialiśmy, sprzeciwiamy i będziemy się sprzeciwiać tego typu praktykom. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu Tomasz Kalinowski, Rzecznik Obozu Narodowo-Radykalnego. Tak, dzień, dzień dobry Państwu. ONR także w sobotę, mimo tego zakazu Hanny Gronkiewicz-Walc, odwołujemy się. My w sobotę zapowiadamy już swoją obecność. Tak czy inaczej, będziemy. Teraz wszystko jest w rękach sądu. Sąd ma 24 godziny na rozpatrzenie tego odwołania, ale jesteśmy dobrej myśli i organizujemy także zawiadomienia do, do urzędu o kolejne, kolejne pikiety tego dnia, czyli 27 maja o godzinie 18 w sobotę. Co warto podkreślić, naszym zdaniem nie byłoby zupełnie inna reakcja byłaby Hanny Gronkiewicz Walc, gdyby na deskach teatru powszechnego zamiast seksu oralnego z Janem Pawłem II byłby, byłby, byłaby figura na przykład Mahometa a zamiast ścinania krzyża byłby ścinany półksiężyc, wtedy pewnie po pierwszym spektaklu mielibyśmy do czynienia z wycofaniem z desek teatru tego tej pseudosztuki, odcięciem finansowania teatru powszechnego od wszelkich źródeł. Ale mamy do czynienia z hańbieniem wiary katolickiej, z hańbieniem chrześcijan, bo przecież krzyż to jest symbol wszystkich chrześcijan. I my, my jako katolicy, środowiska katolickie odpowiadamy na ten apel krucjaty różańcowej. Uważamy, że gdy na nas plują, nie można twierdzić, że pada deszcz. Uważamy też, że Hanna Grunkiewicz Wals nie powinna się zajmować walką z krzyżem, ale powinna się przygotowywać do procesu w sprawie reprywatyzacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szanowni państwo. Raz jeszcze powtarzamy apel o mobilizację. O mobilizację katolików, patriotów, ale mobilizację również osób niewierzących. Dlatego, że krzyż, dlatego, że wartości katolickie, że religia chrześcijańska stoją u fundamentów naszej tożsamości narodowej. Niewierzący, a mądrzy, odpowiedzialni Polacy też powinni być przeciwko temu bluźnierstwu. O ile są mądrzy, o ile rozumieją, Skąd wypływa, wypływają korzenie kultury? I na koniec zakończę apelem. Przede wszystkim do Ministerstwa Sprawiedliwości. Tu już prokuratura zaczęła działać. Jako jedyna instytucja wszczęła postępowanie w tej sprawie. To dobrze. Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do policji. Policja powinna zakazać tego bluźnierstwa. Powin, policja powinna wkroczyć, przerwać dokonywanie przestępstwa. Od tego właśnie jest policja. Po trzecie, do Ministerstwa Kultury. Oto, by rozpocząć wreszcie debatę na temat granic wolności i ekspresji artystycznej. Na temat granic, które są czymś oczywistym w każdej kulturze, która nie jest upadającą, rozkładającą się schyłkową. temat granic, które muszą zostać nakreślone, by nie doszło do takiego zdziczenia, jakie ma miejsce na Zachodzie. Bo to jest zdziczenie, to co dzieje się w teatrze powszechnym. A po czwarte, mam apel do hierarchów, zwłaszcza do hierarchów warszawskich. Dlaczego jest tak? że nie słyszymy odważnego głosu Kościoła i hierarchów katolickich wtedy, kiedy politycy podszywający się pod katolicyzm promują otwarcie bluźnierstwo. To jest kapitulacja i to jest postawa, która będzie fatalnie skutkowała dla kondycji Kościoła i dla kondycji chrześcijaństwa w Polsce. Niestety to jest taka droga, jaką obrały bardzo wiele episkopatów w Europie Zachodniej. Jak to się kończy, widzimy wszyscy na przykładzie tego, jaki jest stan chrześcijaństwa, katolicyzmu we Francji, w Niemczech, w innych państwach. Nie chcemy, nie możemy do tego dopuścić, dlatego również do naszych duszpasterzy apelujemy o jasną, zdecydowaną katolicką postawę. Dziękuję. Może jeszcze jako organizator skorzystam z tej sytuacji i zaproszę właśnie jako organizator i księży arcybiskupów, biskupów, kapłanów Zaproszę wiernych polityków także. Przecież jest tylu polityków, którzy w swoich programach właśnie odmieniają przez wszystkie, słowo, przez wszystkie przypadki słowo katolicyzm. Także zapraszam także posłów, zapraszam zwykłych obywateli właśnie 27 maja pod Teatr Powszechny. W niedzielę także tam będziemy, będziemy śpiewać pieśni, są zaproszeni artyści, na przykład Andrzej Kołakowski ze swoim koncertem, są grupy różne z Polski, które też przyjadą, bo obliczamy to na taki duży obóz patriotyczny, który po prostu będzie właśnie prowadzić oblężenie tego teatru powszechnego aż do skutku. Czy są jakieś pytania? Tylko jedno pytanie: skutku to znaczy. Wycofania. Aż do przestrzegania prawa w Polsce, czyli właśnie zakazu tego przedstawienia jako przedstawienia, które po prostu jest przedstawieniem no, przestępczym, tak, działaniami przestępczymi. To, tego nie możemy tolerować w przestrzeni publicznej i w ogóle. No, przestępstwo jest ścigane i w publiczne przestępstwo i prywatne. Także tego się domagamy. Dziękujemy za uwagę. Dziękujemy Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.